top ten zagrań drużyny. Buty nie grają, Medest w Zalg CNBA oraz Łódzkiej Lidze 3x3. Zaczynamy od wsadu Olka w półfinałowym meczu Ligi CNBA z drużyną z kimś. Ale to nie wszystko na 10 miejscu, bo mamy tu też wsad Wilka. Ponieważ jest to miejsce 10, czyli najlepsze wsady i zagrania z meczu ze z kimś. Tak, postanowiłem więcej akcji niż jedną dawać, bo mogę. Na miejscu 9 mamy wsad Olka i nie tylko jego wsad z meczu ćwierćfinałowego z Gielskiej Ligi Zalg, czyli z Gielska Amatorska Liga Koszykówki. Tutaj wsad Wilka w kontrze i tutaj mamy podanie Wilka do Olka. Chyba miało być łup, trochę nie pykło, ale Olek daje spina i oddaje Wilkowi i ten daje wsada ponownie. I została jeszcze jedna akcja, Hezi Olka i Olek daje z góry, aż cały kosz chodzi. Na miejscu ósmym mamy wsady Aleksandra Fabiszewskiego z finałowego dnia Łódzkiej Ligi Koszykówki 3x3, czyli LDZ 3x3. Pierwszy wsad, ten drugi według mnie fajniejszy, ale jest jeszcze trzeci wsad. I ten to już w ogóle dla mnie jest git, mocno. No i miejsce siódme. A na miejscu siódmym mamy tutaj dwa bazerki. Pierwszy ponownie od Olka. Olek dominuje top ten. Rzuca prawie z połowy bazer na koniec drugiej kwarty w meczu z Umedem. A tutaj ja w meczu z Cyklinersami daję bazerka na koniec kwarty pierwszej. Piąteczki i miejsce szóste. A na miejscu szóstym podanie za plecami Bartka Olszewskiego do Olka, który wjeżdża i kończy z end-one'em, ale podanie Bartka, zobaczcie tą płynność ruchów, te kocie ruchy Bartka. I na miejscu piątym mamy moje 18 trójek w meczu z Gierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki z drużyną Gentlemen's. No, nie do końca może to było miłe, nie byłem gentlemanem w tym meczu, he. No ale jak się działo, to korzystałem. Celność była dość spora, jak na taką ilość celnych trójek, więc rzucałem. Jak widzicie, oczywiście wszystkie rzuty są na czysto, bez jakichś dziwnych odchyłów, normalne, czyste pozycje, jakieś tam z połowy, czy z biegu, czy 3+1, czy o tablicę. Takich rzeczy tutaj nie robimy. Tylko ładne, czyste, techniczne rzuty. I cóż, czas już przejść do kolejnego miejsca w top 10, a jest to miejsce czwarte. A na miejscu czwartym mecz z Umedem i wreszcie jakiś blok. Mateusz Ćwilko-Godycki. Not in my home, bitch. No, pięknie. Na miejscu trzecim mamy tutaj Autua Lewandowskiego. Archie tutaj daje spin move, eurostep i reverse layupem kończy z lewej ręki. Bardzo ładnie. Artur jest praworęczny, podkreślamy. Mija eurostepem, kręci, trafia. Bardzo ładna akcja. W mojej opinii piękna, Arturku. No i tutaj mamy mecz z Bad Boys. Przegrywamy 3 punktami. Tutaj tracą piłkę. Podanie do mnie, a ja sobie rzucam trójeczkę na dogrywkę. Mina Mormona po prawej. Bezcenna. Ponownie pyk. Możecie zobaczyć, jak Mormon zakrywa sobie twarz ręczniczkiem i mu bardzo smutno. Ale na miejscu pierwszym są dwie akcje Olka. Pierwsza to oczywiście w meczu z sezonu regularnego ze Skimsiami w kontrze. Tutaj Olek daje z góry, ale tutaj ten wsad nad Patrykiem Walem. Złoto. Polecam reakcję Dominika po prawej. Tutaj posterek. A ostatnią akcję w lidze letniej Walu nam zblokował i zniszczył ligę. Elo.